Witajcie w transformującej podróży w poszukiwaniu autentycznego szczęścia. W świecie pełnym hałasu i rozpraszania często gubimy się w dążeniu do powierzchownego zadowolenia. Jednak dziś zgłębimy istotę prawdziwego szczęścia, odkrywając nie tylko to, co ono oznacza, ale jak osiągnąć je w sposób szczery i trwały. Ten film, zatytułowany Aby być naprawdę szczęśliwym, zrób, jest zaproszeniem do przemyślenia i przedefiniowania szczęścia w jego najczystszej i najbardziej osobistej formie. Nie mówimy tutaj o szybkich rozwiązaniach czy magicznych formułach. Mówimy o głębokiej zmianie w sposobie, w jaki postrzegamy siebie i świat wokół nas. Proszę zwróćcie uwagę na każdy szczegół tego filmu z otwartym umysłem. Znaczenie przyswajania każdego słowa, każdego pojęcia tkwi w możliwości przemiany nie tylko chwil, ale całego życia. Rozumiejąc i stosując zasady, które tutaj przedstawiamy, nie tylko szukacie szczęścia, ale kultywujecie je we wszystkich aspektach swojego istnienia. Przygotujcie się więc na wzbogacającą podróż. Każdy krok, każdy wgląd może być katalizatorem głębokiej osobistej transformacji. To jest czas, aby zbudować fundamenty do życia prawdziwej satysfakcji i trwałości. Odkryjmy razem drogę do bycia naprawdę szczęśliwym. W naszym nieustannym dążeniu do szczęścia często wpadamy w nieskończony wyścig za materialnymi dobrami i życiem idealnym w oczach świata. Jednakże nauki filozofów stoickich, takich jak Seneka, Marek Aureliusz i Epiktet, prowadzą nas do głębszej i trwalszej prawdy. Prawdziwe szczęście nie jest zakotwiczone w gromadzeniu bogactw czy w doskonałości okoliczności, ale w spokoju i serenności duszy. W nowoczesnym życiu pełnym ciągłych wyzwań i szybkiego tempa mądrość stoicka okazuje się nie tylko istotna, ale niezbędna. Uczy nas, że zamiast gubić się w poszukiwaniu więcej pieniędzy, więcej statusu, więcej rzeczy, powinniśmy zwrócić się do wewnątrz, kultywując postawę zadowolenia i wdzięczności za to, co już posiadamy. Prawdziwe szczęście, według stoików, wyłania się z wewnętrznej podróży samopoznania i akceptacji. To nauczyć się cieszyć z małych rzeczy, znaleźć spokój w przeciwnościach losu i mądrość w codziennych wyzwaniach. To zrozumieć, że kaprysy losu nie powinny zachwiać naszą istotą i że prawdziwa radość to stan umysłu, a nie nagroda za zewnętrzne osiągnięcia. Ta filozofia, daleka od wezwania do bierności, jest zaproszeniem do aktywnego życia osobistego rozwoju. Oznacza to przejęcie odpowiedzialności za nasze emocje i reakcje, wybierając spokój i racjonalność zamiast rozpaczy i impulsywności. Zamiast dać się ponieść burzliwym falom zewnętrznym, stoicy zachęcają nas, abyśmy byli latarnią, która pozostaje stabilna i spokojna, niezależnie od burz dookoła. W naszym codziennym życiu przekłada się to na serię małych wyborów. To wybrać wdzięczność zamiast narzekania, zrozumienie zamiast osądzania, spokój zamiast niepokoju. To codzienne przypominanie sobie, że choć nie możemy kontrolować zewnętrznych wydarzeń, mamy całkowitą kontrolę nad tym, jak na nie reagujemy. Prawdziwe szczęście, jak pokazują nam nauki stoickie, jest codziennym tworzeniem, ćwiczeniem patrzenia do wewnątrz i kultywowania spokojnej duszy. W prostocie tej filozofii znajdujemy potężną siłę, zdolność do życia z radością i satysfakcją, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Na tej podróży prawdziwym bogactwem, które gromadzimy, jest mądrość i spokój, skarby, które pozostają z nami, niezachwiane przez fale życia. Kontynuując naszą codzienną stoicką podróż, prowadzi nas to do koncepcji lekkości życia, praktyki równie eleganckiej, co niezbędnej. Ta sztuka, głęboko zakorzeniona w filozofii stoickiej, zaprasza nas do nawigacji przez życie z bardziej delikatnym i mniej obciążonym podejściem. W świecie, w którym często jesteśmy naciskani przez wysokie oczekiwania i liczne obowiązki, nauczenie się przyjmowania lekkości jako naszego sprzymierzeńca jest rewolucyjnym krokiem w kierunku dobrego samopoczucia i osobistej satysfakcji. W naszej rutynie lekkość manifestuje się na różne sposoby.
Może to być decyzja, aby nie traktować wszystkiego tak poważnie, śmiać się z własnych błędów i akceptować, że nie wszystko jest pod naszą kontrolą. To rozpoznanie, że pomimo wyzwań i przeszkód, życie jest ciągłym przepływem i możemy wybrać pływanie po tej rzece lekką i zwinną łodzią, zamiast ciężką i przeładowaną jednostką. Przyjęcie tej lekkości to również przyjęcie prostoty. W świecie zalewanym przez złożoności i nadmiar, upraszczanie naszego życia, czy to w posiadaniu, zobowiązaniach, czy nawet w naszych myślach, tworzy przestrzeń na więcej radości i mniej stresu. To znalezienie przyjemności w małych rzeczach, miłej rozmowie, wciągającej książce, pięknie zachodu słońca, czy spokoju filiżanki herbaty. Ta sztuka życia z lekkością uczy nas cenić teraźniejszy moment, być w pełni zaangażowanym w teraz, bez ciągłej troski o przeszłość czy niepokoju o przyszłość. W tej praktyce uczymy się przywiązywać mniej wagi do przeciwności i bardziej cenić doświadczenia, które naprawdę wzbogacają nasze istnienie. Lekkość życia jest więc formą oporu przeciwko nurtowi pilności i wymagań, które często nas otaczają. To świadomy wybór, aby nie dać się przygnębić ciężarem świata, ale raczej latać nad nim z gracją i elastycznością. Przyjmując tę postawę, stajemy się bardziej odporni, elastyczni i przede wszystkim szczęśliwsi. Kontynuując nasz marsz, z nauczaniem stoickim napotykamy lekkość nie jako prosty koncept, ale jako praktykę życiową. Staje się ona częścią tego, kim jesteśmy i jak wchodzimy w interakcję ze światem dookoła nas. Kultywując lekkość, otwieramy nasze serca i umysły na piękno i prostotę życia, znajdując tym samym bardziej spokojną i satysfakcjonującą drogę. W kontynuacji naszej stoickiej podróży wkraczamy w dziedzinę autorefleksji, kluczowego elementu na drodze do autentycznego i celowego życia. Ten aspekt filozofii stoickiej prowadzi nas do introspektywnego zanurzenia, gdzie zgłębiamy głębie naszych motywacji, pragnień i działań. Jest to proces, który rzuca nam wyzwanie, aby spojrzeć do wewnątrz, rozpoznając i rozumiejąc wewnętrzne siły kształtujące nasze życie. Autorefleksja w kontekście naszego codziennego życia nabiera szczególnej relewancji. Wśród zgiełku i licznych wymagań współczesnego życia, poświęcenie czasu na refleksję może wydawać się luksusem, ale jest w rzeczywistości koniecznością. To w tej przestrzeni introspekcji zaczynamy naprawdę rozumieć, kim jesteśmy, co cenimy i co naprawdę ma znaczenie w naszym życiu. Zapoznając się z naszymi prawdziwymi motywacjami, jesteśmy w stanie dostosować nasze działania do naszych najgłębszych wartości. To dopasowanie przynosi nam poczucie integralności i celowości. Niezbędne aspekty pełnego i satysfakcjonującego życia. Ponadto autorefleksja pozwala nam zidentyfikować wzorce myślenia i zachowania, które mogą przeszkadzać nam w osiągnięciu szczęścia i osobistej realizacji. Ten proces introspektywny uczy nas również być bardziej współczującymi i zrozumiałymi względem siebie. Spoglądając na nasze wady i wyzwania z bardziej łagodnym i mniej krytycznym okiem, rozwijamy większą akceptację siebie. Ta akceptacja jest podstawą zdrowej samooceny i bardziej elastycznej postawy wobec wyzwań życia. Praktyka autorefleksji może być tak prosta, jak wygospodarowanie kilku chwil w ciągu dnia na ciszę i kontemplację. Może to być okres porannej medytacji, dziennik wdzięczności wieczorem, czy nawet samotny spacer, podczas którego pozwalamy naszym myślom płynąć swobodnie. Ważne jest, aby stworzyć przestrzeń, w której możemy połączyć się z naszym wewnętrznym ja, z dala od rozpraszania i hałasu świata zewnętrznego. Włączając autorefleksję do naszej codziennej rutyny, rozpoczynamy transformację osobistą. Stopniowo zaczynamy żyć bardziej świadomie i celowo, wybierając ścieżki, które odzwierciedlają nasze prawdziwe pragnienia i aspiracje. Ta podróż odkrywania osobistego jest niewątpliwie jednym z najbardziej wzbogacających i wyzwalających aspektów stoicyzmu, prowadząc nas do bardziej autentycznego i trwałego szczęścia. W miarę jak kontynuujemy eksplorację filozofii stoickiej i jej transformujących zasad,
odkrywamy nowe sposoby wzmocnienia naszej osobistej podróży. Akceptacja i odporność, dwa filary stoicyzmu, oferują potężne narzędzia do głębokiej przemiany w naszym codziennym życiu. Przyjmując te wartości, nie tylko stawiamy czoła wyzwaniom z większą pewnością siebie, ale także kultywujemy trwały spokój wśród burz istnienia. W sercu stoicyzmu akceptacja nie oznacza pasywności czy rezygnacji, lecz świadome zrozumienie, że pewne aspekty życia są poza naszą kontrolą. Ta percepcja uwalnia nas od walki z niekontrolowanym i pozwala skoncentrować naszą energię tam, gdzie naprawdę możemy dokonać różnicy. Akceptując sytuacje takie, jakie są, a nie takie, jakie byśmy chcieli, aby były, otwieramy przestrzeń na bardziej efektywne i znaczące działanie. Z drugiej strony, stoicka odporność zachęca nas do traktowania przeciwności nie jako nie do pokonania przeszkód, ale jako okazji do wzrostu i osobistego wzmocnienia. To podejście pozwala nam spojrzeć poza bezpośrednie wyzwania i rozpoznać potencjał do rozwoju takich cech jak cierpliwość, odwaga i współczucie. W naszym codziennym życiu ta stoicka transformacja objawia się na różne sposoby. Może to być sposób, w jaki reagujemy na przeszkodę w pracy, sposób zarządzania konfliktami w relacjach osobistych, czy też nasza postawa wobec niepewności życia. Zamiast reagować impulsywnie czy z rozpaczą, uczymy się odpowiadać z równowagą i rozwagą. Ta zmiana perspektywy pomaga nam także zbudować solidną podstawę samopoznania i pewności siebie. Poznając nasze własne mocne strony i ograniczenia i ufając w naszą zdolność radzenia sobie z życiowymi zawirowaniami, poruszamy się po świecie z łagodnym bezpieczeństwem. Ta pewność siebie nie jest arogancją, ale spokojnym uznaniem naszych kompetencji i wartości naszej osobistej podróży. Codzienne praktykowanie tych stoickich zasad prowadzi nas do bardziej harmonijnego i zrównoważonego życia. Dalekie od bycia zestawem odległych teorii, stoicyzm oferuje praktyczny plan życia w pełni i świadomie. Przyjmując akceptację i odporność jako przewodniki, transformujemy nie tylko nasze indywidualne doświadczenie, ale także pozytywnie wpływamy na ludzi i świat wokół nas. Transformacja przez stoicyzm to ciągła ścieżka odkryć i wzrostu. To podróż, która kształtuje nas dzień po dniu w silniejsze, mądrzejsze i bardziej zdolne do znajdowania radości i znaczenia w skomplikowanej tapecie życia. Postępując w naszej stoickiej podróży, dochodzimy do kluczowej praktyki codziennej autorefleksji. Ten nawyk to nie tylko ćwiczenie w samopoznaniu, ale potężne narzędzie do utrzymania skupienia na naprawdę ważnych rzeczach życia. Regularnie zastanawiając się nad naszymi działaniami i celami, tworzymy świadomą przestrzeń do oceny i reorientacji naszych wysiłków, zapewniając, że każdy dzień jest przeżywany z intencjonalnością i znaczeniem. W wirze aktywności i rozpraszaczy, które charakteryzują nasze codzienne życie, łatwo jest stracić z oczu nasze prawdziwe intencje i wartości. Codzienna autorefleksja działa jak stałe przypomnienie, przywracając nas do centrum, do rdzenia tego, co naprawdę ma znaczenie. Ten proces introspekcji pomaga nam rozróżnić między tym, co pilne, a tym, co ważne, między tym, co trywialne, a tym, co fundamentalne. Włączenie momentów refleksji do naszej codziennej rutyny może przyjąć różne formy. Może to być spokojna medytacja rano, chwila kontemplacji podczas spaceru czy czas przeglądu przed snem. Ważne jest, aby poświęcić czas na odłączenie się od zewnętrznego hałasu i połączenie się z samym sobą, oceniając działania dnia i planując przyszłe kroki. Ta praktyka patrzenia do wewnątrz pozwala na szczere ocenianie naszych zachowań i wyborów. Zadaje nam pytania. Czy działam zgodnie z moimi podstawowymi wartościami? Czy zbliżam się? Czy oddalam od moich długoterminowych celów? Te codzienne pytania są kluczowe do utrzymania zgodności między naszymi działaniami a celami życiowymi. Ponadto codzienna autorefleksja jest źródłem motywacji i odnowy. Uznając nasze postępy i wyzwania, wzmacniamy naszą determinację i dostosowujemy nasze strategie do pokonywania przeszkód.
Ten ciągły proces nauki i adaptacji jest kluczowy do pełnego i realizowanego życia. Znaczenie codziennej autorefleksji tkwi w jej zdolności do utrzymania nas zakotwiczonych i skoncentrowanych. Służy jako latarnia, prowadząc nas przez złożoności i rozpraszacze współczesnego życia. Przyjmując ten nawyk, nie tylko zwiększamy naszą samoświadomość, ale także wzbogacamy naszą podróż o większy cel i znaczenie, torując drogę do bardziej autentycznego i satysfakcjonującego życia. Podążając naszą ścieżką inspirowaną stoicyzmem, dochodzimy do kluczowego punktu – przejęcia kontroli nad własnym życiem. Ten etap wykracza poza samoobserwację i skupienie na istotnym. Jest to decydujące działanie przejęcia steru naszego przeznaczenia. Prawdziwa wolność, dążenie tak stare jak ludzkość, osiągana jest wtedy, gdy dokonujemy świadomych wyborów, które są w harmonii z naszymi najgłębszymi wartościami i autentycznymi pragnieniami. To jest sedno autentycznie satysfakcjonującego i spełnionego życia. W kontekście naszego codziennego życia, przejęcie kontroli nad naszym życiem oznacza bycie protagonistą własnej historii, a nie tylko biernym obserwatorem. Obejmuje to podejmowanie decyzji opartych na tym, co jest naprawdę ważne w naszym życiu, a nie tylko reagowanie na zewnętrzne oczekiwania lub presje. W tej podróży rozpoznajemy, że każdy wybór, choćby najmniejszy, jest cegiełką w budowie naszego życia. Ten proces przejmowania kontroli rozpoczyna się od jasnego zrozumienia, kim jesteśmy i czego chcemy osiągnąć. Wymaga to szczerej oceny naszych priorytetów, talentów i ograniczeń. Z tym zrozumieniem jesteśmy w stanie wytyczyć ścieżkę, która odzwierciedla naszą unikalną tożsamość i aspiracje. Jednak przejęcie kontroli wiąże się również z akceptacją odpowiedzialności za konsekwencje naszych wyborów. Oznacza to przyjęcie zarówno sukcesów, jak i porażek, rozumiejąc je jako integralne części naszego osobistego wzrostu. Z każdym krokiem naprzód uczymy się, dostosowujemy i zyskujemy większą jasność co do naszej ścieżki. Ta autonomia odzwierciedla się również w sposobie, w jaki radzimy sobie z nieoczekiwanymi okolicznościami życia. Zamiast czuć się ofiarami losu, wykorzystujemy te wyzwania jako okazję do wzmocnienia naszego charakteru i potwierdzenia naszych wartości. W tym procesie rozwijamy odporność i elastyczność, niezbędne cechy do pełnego życia. Ponadto przejmując kontrolę nad naszym życiem, inspirujemy innych wokół nas. Pokazujemy, że możliwe jest życie zgodnie z naszymi zasadami i marzeniami, zachęcając innych do tego samego. Ta pozytywna wpływ jest sama w sobie satysfakcjonującą nagrodą i odzwierciedleniem naszego wzrostu. Przejęcie kontroli nad naszym życiem to ciągła i dynamiczna podróż, pełna odkryć i wyzwań. To ścieżka, która wymaga odwagi, determinacji i samoświadomości, ale przede wszystkim to ścieżka, która prowadzi nas do bardziej autentycznego, znaczącego i satysfakcjonującego życia, w którym jesteśmy naprawdę wolni być kim jesteśmy i realizować nasze najgłębsze pragnienia i aspiracje. Podążając dalej naszą ścieżką inspirowaną stoicyzmem, docieramy do fascynującego i fundamentalnego aspektu – zdolności do marzenia i znaczenia działania, aby te marzenia stały się rzeczywistością. Ten etap wykracza poza przejęcie kontroli nad naszym życiem. Chodzi o rozszerzenie naszych horyzontów, o rozpoznanie, że nasze najwyższe aspiracje mogą zostać osiągnięte poprzez konkretne i zdecydowane działania. Z każdym małym krokiem w kierunku naszych celów tworzymy życie nie tylko przeżywane, ale naprawdę zrealizowane. Marzenie jest niezbędne do naszej egzystencji. To paliwo, które napędza naszą kreatywność, pasję i pragnienie wzrostu. Jednak sztuka marzenia wykracza poza samą wyobraźnię. Łączy się z praktyką stoicką intencjonalnego i świadomego działania. Marzenia bez działania pozostają w chmurach. To wysiłek i poświęcenie sprawiają, że stają się rzeczywistością. W codziennym życiu oznacza to ustalanie celów, które odzwierciedlają nasze najprawdziwsze marzenia i podejmowanie praktycznych działań, aby je osiągnąć. Każda decyzja, którą podejmujemy,
Każde zadanie, które kończymy, każde wyzwanie, które pokonujemy, zbliża nas do tego, czego pragniemy. I podczas gdy podążamy tą ścieżką, każdy krok naprzód ma swoją własną wartość i piękno. Podróż w kierunku realizacji marzeń jest ze swej natury pełna niepewności i wyzwań. Jednak to właśnie tutaj stoicka odporność i akceptacja stają się naszymi najcenniejszymi sojusznikami. Pozwalają nam stawić czoła przeszkodom i przeciwnościom nie jako nieprzekraczalnym barierom, ale jako integralnej części procesu realizacji marzeń. Ponowne odkrycie mocy marzeń również ożywia w nas poczucie zachwytu i przygody. Każdy osiągnięty cel, każde zrealizowane marzenie poszerza nasze zrozumienie tego, co jest możliwe i karmi nowe aspiracje. To ciągły cykl inspiracji i realizacji, gdzie akt marzenia i realizacji wzmacniają się nawzajem. Ponadto dążąc do naszych marzeń, inspirujemy innych, aby zrobili to samo. Nasza podróż staje się świadectwem ludzkiej determinacji i zdolności do przekształcania wizji w rzeczywistość. Nasza osobista historia, bogata i zrealizowana, staje się źródłem motywacji i zachęty do tych nas otaczających. Ponowne odkrycie mocy marzenia to dać sobie pozwolenie na dążenie do niezwykłości i odwagę uczynienia tych aspiracji namacalną rzeczywistością. To zaproszenie do życia pełnego pasji, celu i realizacji, gdzie każdy krok w kierunku naszych marzeń to krok w kierunku pełni naszej własnej historii. Podczas gdy kontynuujemy naszą podróż wzbogaconą o nauki stoickie i lekcje na temat marzeń i działania, dochodzimy do głęboko zakorzenionego i transformującego aspektu praktyki wdzięczności. Ta pozornie prosta praktyka ma nadzwyczajną moc zmiany naszej perspektywy życia, podkreślając błogosławieństwa i piękno obecne w naszej codzienności i wypełniając każdą chwilę głębokim poczuciem zadowolenia i spokoju. Wdzięczność w swej istocie to znacznie więcej niż przelotne uczucie. To postawa, stan bycia, który codziennie kultywujemy i pielęgnujemy. To świadome rozpoznanie i docenianie rzeczy dużych i małych, które wzbogacają nasze życie. Ta stała praktyka ma moc przekształcenia naszego spojrzenia na świat, pozwalając nam dostrzegać obfitość zamiast niedostatku, możliwości zamiast wyzwań, błogosławieństwa zamiast przekleństw. Wprowadzenie wdzięczności do naszego codziennego życia może być tak proste jak chwila refleksji rano, zastanawiając się, za co jesteśmy wdzięczni, lub prowadzenie dziennika wdzięczności, w którym zapisujemy pozytywne myśli i doświadczenia. Te drobne czyny pomagają nam ponownie skierować naszą uwagę na rzeczy, które naprawdę mają znaczenie i które przynoszą radość i satysfakcję w naszym życiu. Ta zmiana skupienia ma głęboki wpływ na nasze emocjonalne i psychiczne samopoczucie. Koncentrując się na tym, co mamy, zamiast ubolewać nad tym, czego nam brakuje, pielęgnujemy większe zadowolenie i głębsze docenienie życia. Ta wzbogacona perspektywa zachęca nas do podejścia do każdego dnia z mentalnością obfitości i nadziei. Ponadto praktyka wdzięczności ma moc wzmacniania naszych relacji. Wyrażając wdzięczność innym, tworzymy silniejsze więzi i poczucie wzajemnego połączenia i uznania. To uznanie wartości innych i ich wkładu w nasze życie zwiększa nasze własne poczucie przynależności i wspólnoty. Wdzięczność działa również jako antidotum na negatywności i stres dnia codziennego. Pomaga nam utrzymać zrównoważoną perspektywę nawet w obliczu trudności, przypominając nam o licznych rzeczach, za które wciąż możemy być wdzięczni. Ta elastyczna i optymistyczna postawa jest niezbędna do pokonywania przeszkód i radzenia sobie z wyzwaniami w bardziej pozytywny sposób. Przyjmując wdzięczność jako codzienną praktykę, nie tylko liczymy nasze błogosławieństwa. Przedefiniowujemy sposób, w jaki doświadczamy i wchodzimy w interakcję ze światem. Wybieramy dostrzeganie piękna w prostocie, bogactwa w codzienności i możliwości w każdej chwili. Ta transformująca praktyka wdzięczności prowadzi nas na ścieżkę większego zadowolenia, pokoju i wzbogacenia. Nie tylko w naszym własnym życiu,
ale także w życiu tych, którzy nas otaczają. Kontynuując naszą podróż wzbogaconą o stoicyzm, gdzie nauczyliśmy się cenić chwilę wdzięczności, napotykamy kolejne kluczowe wyzwanie – przezwyciężenie wątpliwości. Wątpliwość ze swoimi cieniami niepewności i wahania może być znaczącą przeszkodą w naszym dążeniu do wzrostu i osobistego spełnienia. Jednakże stawienie jej czoła i kwestionowanie, jak uczy nas stoicyzm, jest potężnym krokiem w kierunku naszego osobistego rozwoju i przezwyciężenia samonakładanych ograniczeń. W kontekście naszego codziennego życia wątpliwości często pojawiają się jako wewnętrzne głosy, kwestionujące naszą zdolność, nasze decyzje, a nawet naszą wartość. Może to być uporczywa myśl, czy jesteśmy na właściwej drodze, czy wątpliwość, czy jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele. Stawienie czoła tym wątpliwościom nie oznacza ich ignorowania czy tłumienia, ale raczej ich odważne i szczere badanie. Kwestionowanie naszych wątpliwości wiąże się z głęboką introspekcją, w której staramy się zrozumieć ich źródła i prawdziwość. Jest to proces oddzielania bezpodstawnych lęków od uzasadnionych obaw. To rozeznanie pozwala nam przekształcić paraliżujące wątpliwości w konstruktywne pytania, które napędzają nas do działania i poszukiwania rozwiązań. Ponadto, kwestionując nasze wątpliwości, otwieramy przestrzeń na zaufanie i autoafirmację. Uczymy się bardziej ufać naszym umiejętnościom i osądom. Ta pewność siebie nie wynika z arogancji, ale z jasnego i realistycznego zrozumienia naszych mocnych stron i zdolności do pokonywania wyzwań. Przezwyciężenie wątpliwości sprzyja także odporności. Za każdym razem, gdy stawiamy czoła i przezwyciężamy niepewność, wzmacniamy naszą zdolność do radzenia sobie z przyszłymi przeciwnościami. Ten proces czyni nas bardziej elastycznymi i przygotowanymi na złożoności i niespodzianki życia. Ponadto pokonanie wątpliwości ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne. Redukujemy lęki i stres, które często towarzyszą niepewności, i kultywujemy bardziej pozytywną i pełną nadziei postawę wobec przyszłości. Pokonanie wątpliwości jest nieodłączną częścią wzrostu i osobistego spełnienia. Jest to ciągły proces kwestionowania, uczenia się i posuwania się do przodu, który pomaga nam rozwijać głębsze zrozumienie siebie i świata wokół nas. Stawiając czoła naszym niepewnościom z odwagą i jasnością, nie tylko przezwyciężamy wewnętrzne bariery, ale także podążamy bardziej stabilną i pewną ścieżką w kierunku naszych aspiracji i marzeń. Podążając dalej w naszej stoickiej podróży, po pokonaniu wątpliwości i niepewności, odkrywamy głęboką i satysfakcjonującą prawdę. Prawdziwe szczęście wyłania się z naszego wkładu w życie innych i z uznania naszej wewnętrznej wartości. To zrozumienie ujawnia nam, że kierując nasze wysiłki na znaczące działania i pielęgnowanie autentycznych relacji, możemy zbudować życie pełne satysfakcji i celowości. W praktyce codziennej ta idea objawia się na różne sposoby. Przyczynianie się do życia innych nie oznacza tylko wielkich aktów altruizmu. Często przejawia się w małych działaniach dnia codziennego. Może to być gest życzliwości, zaoferowanie słowa otuchy czy poświęcenie czasu, aby kogoś wysłuchać. Te akty wkładu tworzą efekt multiplikacji, pozytywności i połączenia, wzbogacając nie tylko życie tych, którzy otrzymują, ale także nasze własne. Ponadto, uznając i doceniając naszą wewnętrzną wartość, uwalniamy się od nieustannej pogoń za zewnętrznym uznaniem. Rozumiemy, że nasz wkład nie jest mierzony nagrodami czy uznaniem, ale prawdziwym wpływem i miłością, z którą jest dawany. Ta percepcja przynosi nam poczucie spokoju i samoakceptacji, które są kluczowe do prawdziwego szczęścia. Skupienie na znaczących działaniach również prowadzi nas do refleksji nad tym, co naprawdę ma znaczenie. Zamiast gubić się w powierzchownych aktywnościach lub w poszukiwaniu przelotnych satysfakcji, szukamy sposobów, aby rzeczywiście wpłynąć na życie ludzi. Może to oznaczać zaangażowanie w sprawy społecznościowe, poświęcenie się projektowi,
który nas pasjonuje, lub po prostu bycie obecnym i aktywnym w życiu tych, którzy nas otaczają. Pielęgnowanie jakościowych relacji jest równie ważne. Te głębokie i autentyczne połączenia oferują nam wsparcie, zrozumienie i poczucie przynależności. Inwestując czas i energię w zdrowe i wzajemne relacje, doświadczamy formy szczęścia, która jest trwała i głęboko satysfakcjonująca. Włączając wkład i uznawanie naszej wewnętrznej wartości w nasze codzienne życie, nie tylko kierujemy się ku szczęściu, ale także tworzymy cykl hojności i uznania, który wzbogaca zarówno nas, jak i tych wokół nas. Ta życiowa postawa pozwala nam cieszyć się pełniejszym i bardziej znaczącym istnieniem, gdzie każda akcja i każda relacja staje się źródłem satysfakcji i prawdziwej radości. Serdecznie dziękuję, że poświęciłeś swój czas na obejrzenie tego filmu. Jeśli znalazłeś wartość w podzielonych tutaj ideach i perspektywach, rozważ udostępnienie go przyjaciołom, rodzinie lub każdemu, kto może skorzystać z tej podróży w poszukiwaniu autentycznego szczęścia. Udostępniając, nie tylko rozszerzasz zasięg tych transformujących refleksji, ale także stajesz się aktywną częścią rozpowszechniania wiedzy i pozytywności. I nie zatrzymuj się na tym. Zapraszam Cię do odkrywania więcej inspirujących treści, oglądając playlistę, która pojawi się na ekranie. Każdy film został starannie dobrany, aby dopełnić i wzbogacić Twoje zrozumienie szczęścia i dobrego samopoczucia. A jeśli podobało Ci się to, co zobaczyłeś, nie zapomnij zostawić swojego polubienia, ponieważ pomaga nam to kontynuować tworzenie i dzielenie się wartościowymi treściami takimi jak ten. Jeszcze raz dziękuję za Twoją obecność i udział w tej podróży samopoznania i osobistego rozwoju. Kontynuuj z nami i do zobaczenia w kolejnym filmie.